Na dwóch placach w Czarnkowie, Targowym oraz Wolności, odbyła się kolejna edycja Agrotargów. Wystawiały się gminy, stowarzyszenia i firmy. Był kiermasz produktu lokalnego, warsztaty rękodzielnicze i koncerty. Były też konkursy, między innymi na najpiękniejszą cieliczkę i najsmaczniejszą potrawę regionalną. Trzy samorządy na dzisiaj, powiat, gmina Czarnków, miasto Czarnków, podjęły się organizacji i myślę, że zdaliśmy wszyscy egzamin. Oczywiście oprócz tych trzech samorządów jest wiele instytucji i organizacji współorganizujących i współtworzących te targi. Bez nich to byłoby niemożliwe. A w tym roku mamy wyjątkowe święto, ponieważ jest to 10. rocznica agrotargów, a poza tym jesteśmy tydzień przed świętami wielkanocnymi. To jest niezwykłe. Dzisiaj mamy niedzielę palmową, konkurs na najładniejszą palmę i wspólnie możemy przeżywać nadchodzące święta Wielkiej Nocy. Takie wydarzenie to przede wszystkim szansa dla lokalnych producentów i hodowców na promocję swoich produktów, podkreślają organizatorzy. Ja powiem, że to jest nasza duma. Agrotargi to nasza duma, która od 10 lat wpisała się w powiat czarnkowsko-trzcianecki. Oprócz tych elementów typowo targowych, jest to element także integracji społecznej, bo proszę sobie wyobrazić, że na dzisiejszych agrotargach spotkałem mieszkańców z wszystkich naszych 8 gmin. I z Drawska, i z Krzyża, i z Wielenia, Trzcianki, Czarnkowa, Lubacza czy Połajewa. Bardzo miło móc gościć tak wspaniałych ludzi w sercu powiatu, jakim jest Czarnków. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć miejscowych producentów. My jako mleczarnia Czarnków nie zapominamy. Jeżeli jest tylko okazja, jeżeli są imprezy powiatowe, czy też gminne, czy wojewódzkie, to staramy się występować z naszymi produktami, pokazywać te produkty jak najbliżej społeczeństwu, że mają je w zasięgu ręki. Targi jak co roku przyciągnęły tłumy gości i mieszkańców.